w najstarszym w Polsce grodzie nad Prosną, gdzie wychowała się Konopnicka, mieszkała sobie mała dziewczynka, niezwykle zdolna, choć mądralińska. Dziewczynka owa miała braciszka. Różnił się on od swych rówieśników. Nie chciał rozmawiać, nie chciał się bawić. Nie chciał swej siostrze pleść warkoczyków. Jakby mu pomóc, myślało dziewczę, by brat się bawił jak inne dzieci. Nowej nadziei szukała w mieście. Aż w końcu Pan Bóg dziewczę oświecił. Dziewczynka szybko znalazła wsparcie. Gdy okazało się, że to autyzm. O dobro chłopca, walcząc o zażarcie. Pomoc przybyła z pewnej fundacji. Dziś losy chłopca są w Twoich rękach. Spytaj rodziców, ojca i matkę, czy już pomogli biednemu chłopcu. I podzielili się swym podatkiem? To 1%. Niby niewiele. A jednak wielkim jest on uczynkiem. Możesz dać chłopcu nową nadzieję i uradować małą dziewczynę.